Hej kochane osoby, czy z wirusem HIV da się normalnie żyć? W jaki sposób wirus wpływa na randkowanie i życie seksualne? Porozmawiamy o tym z naszymi ekspertami. Nazywam się Aneta Cybula i jestem lekarzem chorób zakaźnych. W sytuacji, kiedy wynik w kierunku zakażenia HIV wyjdzie dodatni, mówimy tutaj o badaniu przesiewowym, to jeszcze nie znaczy, że ktoś jest zakażony HIV. Dlatego w momencie, kiedy proponujemy komuś taki wynik, trzeba tę procedurę najpierw wyjaśnić. Kiedy wynik przesiewowy wychodzi dodatni, żeby powiedzieć komuś, że jest zakażony HIV, musi mieć wykonane następne badanie i to się nazywa badanie Western Blot. Jest to technika, która już w 100% potwierdzi, czy ktoś jest zakażony HIV. Cześć, jestem Karol, mam 29 lat, mieszkam pod Poznaniem. Od 5 lat świadomie żyję z wirusem HIV. W moim przypadku na początku było trochę niedowierzanie, bo jak to? Przecież mnie to spotkało? Dlaczego akurat ja? I później pomyślałem, że trzeba przede wszystkim się nauczyć, jak z tym żyć. I co to w ogóle jest? Co mi się w ogóle stało? Więc było długie rozmowy z lekarzami, z psychologami, czasami też ze znajomymi, którzy byli troszkę bardziej obeznani w temacie. W momencie, kiedy mamy już potwierdzenie zakażenia HIV, cała praca lekarza tak naprawdę się zaczyna. Po pierwsze, zaopiekować się kimś, kto dowiedział się o takim wyniku, tak żeby po wizycie od nas wyszedł z przeświadczeniem, że wie, co ma dalej robić. Ja zaczynam od tego, w zależności od tego oczywiście, jak ktoś zareaguje, bo reakcje są różne. Zazwyczaj jest to reakcja niedowierzania, czy można to jeszcze gdzieś sprawdzić, czy należy jeszcze jakieś wyniki robić, ale najważniejsze jest poczucie tego, że teraz nasza rola jest tym, żeby się kimś takim zaopiekować. Podstawowa informacja to taka, że trafi od razu do specjalistycznego ośrodka, gdzie tak naprawdę według standardów jak najszybciej dostanie skuteczne leczenie. Druga rzecz jest taka, że często pacjenci o to pytają, czy w sytuacji, kiedy jest już potwierdzenie tego wyniku, ktokolwiek się o tym dowie. Absolutnie jest to tajemnica lekarska, nie ma nigdzie informacji spersonalizowanych, że ktoś jest zakażony HIV. A trzecia najważniejsza informacja, że musi poinformować osoby, z którymi miał kontakt seksualny bez prezerwatywy, gdzie mogły dojść do zakażenia, o tym, że powinni się zbadać. To są oczywiście ważne informacje, które powtarzamy. Wiadomo, że pacjent jest w stresie, ale tak, żeby czuł, że wie, co ma robić. Zasadniczo to życie osoby zakażonej HIV nie różni się bardzo, myślę, że nie różni się bardzo od osoby zdrowej, poza tym, że trzeba regularnie chodzić do lekarza, regularnie się badać. W dzisiejszych czasach co to znaczy normalne życie? Tak samo pewnie jak ja, Państwo macie dosyć chodzenia w maskach, czekania na normalne życie, więc dla mnie normalne życie, jeśli chodzi o pracę z pacjentami, to jest zupełnie normalne życie. Czasami staram się rozśmieszyć pacjenta, kiedy widzę, że szuka takiego poparcia tego, że wszystko będzie dobrze. I mówię, że to, co się zmieni w Pana w życiu, to, że nie będzie Pan przez ten czas, kiedy jeszcze nie mamy osiągniętej niewykrywalnej wiremii, o tym za chwilkę, to po prostu nie będzie mógł być dawcą narządów i dawcą krwi. To oczywiście jest takie rozśmieszenie, bo chyba się nikt nie pali do tego, żeby już być dawcą narządów, ale będąc zakażonym HIV i skutecznie leczonym, lekami antyretrowirusowymi prowadzi się normalne życie. Bardzo często zadaję to pytanie studentom. Co byś zrobił, gdyby obok ciebie na przykład w pracy siedział ktoś i powiedział na wejściu, jestem zakażony HIV? Oni dopiero wchodzą w świat lekarski i myślą sobie, niby wszystko normalnie, ale tak trochę dziwnie. I to jest właśnie to, pomyślcie sobie Państwo, jeżeli ktoś się dowiaduje, że jest zakażony HIV, jak on myśli? Czy ja mogę komuś zaszkodzić? Czy ja w jakiś sposób muszę coś innego robić? W tej chwili przy nowoczesnych lekach, kiedyś to były na przykład to właśnie restrykcje przyjmowania leków i takie filmy instruktażowe, że siedzi się w pracy i potajemnie się wychodzi, żeby wziąć leki. W tej chwili nie ma tego problemu. Nie trzeba się w żaden sposób specjalnie zachowywać. Trzeba dbać o siebie, tak jak każdy powinien dbać o siebie. Natomiast dla mnie, pracując już przez tyle lat, to w ogóle jest takie pytanie, gdzie muszę się skupić, co trzeba robić, dlatego że dla mnie pacjent zakażony HIV na skutecznym leczeniu jest tak jak każdy normalny inny człowiek. To jest dosyć ciekawa sprawa, bo zazwyczaj poglądy drugich osób sprowadzają się do albo nie chcę mieć z tobą nic wspólnego, jak się dowiadują, że druga osoba ma wirusa HIV, albo okej, dobra, ale musisz mi powiedzieć wszystko co i jak, bo się na tym nie znam. I zdałem sobie sprawę, że chyba po dziś dzień świadomość ludzi jest bardzo słaba w tym temacie. Osoby zakażone z HIV muszą robić trochę za edukatorów.
Bardzo dobre pytanie, sam sobie zadawałem. Ja sobie postawiłem osobiście temat, granicę, że mówię o tym już na starcie, kiedy widzę, że z drugą osobą spotykam się więcej niż raz, niż dwa razy. Kiedy widzę, że dobra, okej, okay, ten drugi człowiek, ta druga osoba jest coś warta, więc postanowiłem powiedzieć. I potem często okazuje się wtedy, ile warty jest ten drugi człowiek. Z mojego własnego doświadczenia, jak mówię wprost o tym, że jestem osobą zakażoną HIV, to przede wszystkim jest mnóstwo pytań i myślę, że za tym idzie też chęć zrozumienia tematu, że nie ma już takiego ostracyzmu, jak było w latach 70. i 80., kiedy osoby z HIV się odsuwało, tylko jest zadawanie masy pytań głupich, absurdalnych lub trochę mądrzejszych, ale myślę, że idzie to w dobrym kierunku. Nie wiem skąd, ale widać, że jest chęć zrozumienia od społeczeństwa. Oczywiście, że tak przede wszystkim cały czas. Oczywiście, że to jest choroba gejów. Oczywiście, że to jest tylko choroba ćpunów. Że tylko w szpitalach się może zakazić. Normalni, zdrowi ludzie się nie zakażą HIV. Tylko ludzie rozwiąźli. Jest to oczywiście wierutna bzdura, dobrze to wiemy. Ale cały czas pokutuje to doświadczenie. Nic się nie zmieniło w tym temacie od lat. Co to znaczy niewykrywalna viremia? To jest podstawa tego, żeby powiedzieć, że ktoś jest skutecznie leczony. Wiadomo jest, że do tej pory jeszcze nie wiemy, co zrobić, żeby w ogóle pozbyć się wirusa z organizmu, ale świetnie możemy go kontrolować. Jeżeli ktoś ma niewykrywalną viremię we krwi, znaczy to tyle, że leki działają na tyle skutecznie, że wirus nie jest w stanie się rozmnażać. I wtedy ta osoba nie jest zakaźna ani drogą seksualną, ani drogą nawet właśnie kontaktu z krwią, gdzie mogło dojść na przykład do takiej tak zwanej ekspozycji. I ta niewykrywalna viremia znaczy tyle, że przy tym jak pacjent jest kontrolowany co 3 miesiące, co 6 miesięcy, w zależności od potrzeby, uzyskamy wynik na papierze viremia HIV niewykrywalna. A czułość testu jest bardzo duża, bo to jest między 40 a 20 kopii w 1 mililitrze krwi. To jest bardzo mało. Dla porównania pokażę, że osoby, które przychodzą na przykład rozpoznane na etapie AIDS, mają viremię 12 milionów kopii wirusa. Więc możecie Państwo sobie uświadomić, jaka to jest różnica. Problem rozróżnienia pojęć HIV-AIDS jest cały czas na bieżąco, to znaczy w kontaktach właśnie z osobami, które nie są związane z tą tematyką i stawianie na równi HIV-AIDS jest absolutnym błędem. W momencie, kiedy ktoś się zakazi i nie ma objawów tak zwanych chorób oportunistycznych, czyli takie, które pojawiają się wraz z tym, jak spada odporność, czyli zniszczony jest układ odpornościowy, przy dużym spadku tak zwanych limfocytów CD4, czyli te, które właśnie niszczy wirus, mówimy o AIDS. To jest ostatni etap zakażenia HIV, w którym właśnie pojawiają się te choroby. Osoba, która jest zakażona HIV i nie ma jeszcze objawów i ma właśnie nie bardzo zniszczony jeszcze układ odpornościowy, to jest właśnie osoba, która tak naprawdę nawet bez leczenia przez długi czas funkcjonuje bez żadnych objawów. Natomiast AIDS jest już ostatnią etapem tego zakażenia i oczywiście jest najtrudniejszym okresem i najtrudniejszym do wyciągnięcia pacjenta z tego. Dlatego to, co nam się marzy zakaźnikom, to to, żeby skończyć epidemię, ale właśnie AIDS. Bo nowych zakażeń pewnie będzie jeszcze dużo, ale rozpoznanie na etapie HIV jest żadnym problemem, jeśli chodzi o, jak to się mówi, ogarnięcie tematu. W naturalnym przebiegu zakażenia HIV mamy kolejne etapy. To jest właśnie taki naturalny przebieg zakażenia, to jest taki, kiedy nie interweniujemy farmakologicznie, czyli nic nie robimy. Ostra choroba retrowirusowa tuż po zakażeniu, okres bezobjawowy i później właśnie AIDS. Czyli jeżeli ktoś nie będzie leczony, to zawsze skończy się to właśnie AIDS. Dlatego tak bardzo kładziemy nacisk na to, żeby już nie mówić nosiciel. Nosiciel znaczy tylko tyle w naszym epidemiologicznym znaczeniu, że ma się czynnik, który można gdzieś przekazywać. W przypadku zakażenia HIV, wcześniej czy później, bo jest to różny czas, od 3 do 10 lat, wcześniej czy później dojdzie do tego etapu właśnie AIDS. Dlatego nie mówimy nosiciel. Więc moje pytanie, i to jest szczególna właśnie wagi rzecz, nieleczony HIV prowadzi do AIDS. Pojęcie tego, czy zakażenie HIV jest straszne i takie w wymiarze ostateczności bardzo w ciągu tych 25 lat się zmienił. Kiedyś pacjent, który otrzymał informację, jest pan zakażony HIV,
pytał tak, mam parę kredytów, ile ja będę jeszcze żył, co ze mną będzie? W tej chwili takich pytań już praktycznie nie ma. To są pytania, jak dobrze będę żył, co ja muszę zrobić, jak to wygląda, jak zmieni się moje życie, ale to taki ogrom tego, że to już jest koniec świata, jest coraz rzadszą reakcją. Natomiast jest to zawsze reakcja, która pokazuje w związku z tym, że nie ma skutecznego leczenia, ostateczność, że będę musiał brać leki do końca życia. Kiedyś mnie pacjent bardzo mądrze poprawił, bo powiedział nie do końca życia, pani doktor, do momentu, jak wynajdą skuteczne leczenie. I też mi się to bardzo podobało, prawda? Natomiast w sytuacji, w której pacjenci biorą te leki codziennie, to nie jest kwestia tego, że patrzę, biorę te leki i wiem, że jestem chory, tylko biorę te leki po to, żeby być zdrowym. Więc to jest ta zasadnicza różnica w myśleniu i myślę, że no, praca lekarza i psychologa przy rozpoznaniu tutaj jest kluczowa i staramy się właśnie w ten sposób to podać. Przestali się bać, to może nie o to chodzi. Chodzi o to, że obyczajowość się trochę zmieniła i kwestia jest tego, że uczucie tego, że mnie to nie dotyczy, ciągnie się od lat. Mnie to nie dotyczy. Miałem seks z kimś, kto świetnie wyglądał, no nic nie wskazywało na to, że ma AIDS, więc mnie to nie dotyczy. Udało mi się. Mam wrażenie, że tak, zwłaszcza jak patrzę, kiedy przychodzę do lekarza co miesiąc lub co dwa i widzę tam sporo nowych twarzy i też niestety nawet znajomych twarzy, bo jest już trochę to doświadczenie, że okej, HIV jest, HIV istnieje, ale nie jest jakiś bardzo straszny. Bo w sumie sam też mówię wprost znajomym, że okej, że jest, ale nie ma się czego bać i chyba niestety troszkę wyluzowali w tym temacie. Kiedyś jak pustoszyło to parkiety i kluby w USA, tak teraz temat ucichł, ale też właśnie wyluzował. Zarówno wśród ludzi, jak i w mediach. Jeśli chodzi o pracę pacjenta zakażonego z HIV z psychologiem, to są różne wskazania. Ja Państwu powiem jeden z przykładów, który uwielbiam. Znaczy, tak jak uwielbiam tego pacjenta swojego. W sytuacji, kiedy my pracujemy na oddziale, to jest idealny moment, w którym pacjent jest pod naszą opieką 24 godziny na dobę. I zawsze jak przychodzi pacjent, który ma na przykład już AIDS, to mówię, proszę, wiem, że będzie Pan miał wiele pytań, proszę przyjść, porozmawiamy. I miałam takiego pacjenta, który chodził cały czas po korytarzu i dzwonił. Myślę sobie, no o co chodzi, nie można z nim pogadać, cały czas dzwoni. Mówi, co się dzieje? A sam powiedział, bo ja już pogrzeb załatwiam. Ale mówię, dlaczego pan pogrzeb załatwia? No dlatego, że no przecież mam AIDS. Ja zaczynam się praktycznie śmiać, no bo duża praca włożona, nie mógł sobie właśnie z tym absolutnie poradzić. Przyszłam kiedyś do niego na obchodzie zapytać, że wszystko u niego już w porządku, czy odwołał już ten pogrzeb. On mówi, nie, absolutnie, dlaczego? No bo jest pan na leczeniu, wszystko dobrze idzie. A on powiedział, nie, nie, absolutnie. No to prowokacyjnie powiedziałam, ale czy kupił pan sobie już trumnę? Na co on mówi, tak, kupiłem i ona będzie zamknięta. Mówi, dlaczego zamknięta? Bo będę w niej strasznie wyglądał. Natomiast co było cudowne, ten człowiek po rzeczywiście tym wszystkim, kiedy zobaczył, że jest zdrowy, że no, też najfantastyczniej działa spotkanie z innymi pacjentami, którzy już po prostu rozpoczęli leczenie i świetnie funkcjonują. Kapitalnie wrócił do życia, podjął nowe swoje życie, zupełnie patrząc na to przez inny pryzmat. Przede wszystkim wiem, jak to brzmi, ale to nie jest koniec świata. Z tą chorobą można żyć bardzo długo i szczęśliwie. Trzeba tylko słuchać lekarza, bo on lub ona naprawdę chce dla ciebie dobrze. Co jest ważne, żeby podkreślić, wielu pacjentów, które ma rozpoznane zakażenie HIV, zmienia swoje życie na plus. To jest naprawdę duże przewartościowanie. Nagle inne rzeczy są ważne i patrzą na to tak, jakby darowano im życie. Chociaż to de facto nie stała się aż taka tragedia, natomiast oni na to patrzą inaczej. Nagle myślą sobie, te rzeczy, którymi się przejmowałam, nie są warte w momencie, kiedy nie miałbym zdrowia, kiedy nie miałbym przyjaciół. Co jeszcze chciałabym powiedzieć przy okazji, to, że namawiamy swoich pacjentów, którzy dowiedzieli się, że są zakażeni HIV, żeby chwilę poczekali z powiedzeniem tej informacji innym ludziom. To jest moje doświadczenie. Dlatego, że wiadomo, tak jak wiadomo, że niektórzy potrzebują psychologa, niektórzy nie. Jedni są ekstrawertykami, inni są introwertykami i na początku te emocje są tak duże, że mówią, niektórzy nikomu nie mówią, a niektórzy mówią za dużej liczbie osób. O czym mówię? To nie chodzi o to, żeby się ukrywać. Chodzi o to, że tak jak się ma tylko dwóch, trzech przyjaciół, zaufać komuś, kto to będzie w stanie zrozumieć. I myślę, że to jest naprawdę też no, takie ważne i zazwyczaj potem dziękuję. Dobrze mi pani to powiedziała, bo okazało się, że byłoby to trudne dla innych.